Cześć, witam Was w moim pierwszym odcinku do Słodkiego Frita. Dzisiaj pokażę Wam ogólne informacje dotyczące tej gry, małe podpowiedzi i inne rzeczy. Tak, to jest panel główny Słodkiego Fritu. Od razu po zalogowaniu wyskoczy nam strona główna. Tutaj mamy różne nowości w grze. Tutaj jest okienko, w którym pisze, ile jest graczy na Słodkim Fricie i ile jest teraz dostępnych online, czyli po prostu odwiedziło stronę Słodki Frit. Tutaj mamy zazwyczaj właśnie trzy ikonki dotyczące forum, czyli nowe wiadomości dotyczące gry. Tutaj są najnowsze odcinki. Jak naciśniemy na tą strzałkę, to możemy obejrzeć sobie zwiastun tych odcinków. Zazwyczaj właśnie są to trzy ikonki. Tutaj możemy też polubić Słodki Flirt. Ja już to lubię, bo warto, można dowiedzieć się wiele troszeczkę wcześniej. Dobrze, tutaj w panelu tym na ciemniejszym ekranie jest tak. Nasz nick, którym będziemy występował też w grze. I będzie pisało właśnie, u mnie pisze Castellonia, u was tam będzie pisało inaczej oczywiście. To jest odcinek. Odcinek zmienia się właśnie za każdym razem, jak przejdziemy cały. Ja aktualnie mam 23, ale wy na samym początku będziecie mieć 0, potem 1, 2, 3 i tak dalej. Na razie odcinków jest 23, potem będzie więcej, ale na razie nic nie wiadomo. Tutaj macie zakładkę moje maile. Możecie wysyłać wiadomości do znajomych i znajomych, przyjaciół na Słodkim Fricie, których poznacie, albo na przykład macie po prostu w realu. I też mają tutaj konto. To możecie ich zaprosić i porozmawiać. Tutaj są nasze replaye. Tak, replay historia. Gdzie jak naciśniemy to, to możemy całkowicie od, na przykład jakbym teraz nacisnęła, to z odcinka 23 przeszłabym do odcinka 0, czyli wszystko od początku bym miała, wszystko zostałoby usunięte poza rzeczami, które już zdobyliśmy, czyli ubraniami typu ubrań, właśnie ubrania i rzeczy. Nie, rzeczy z odcinką to chyba nie, ale ubrania wiem, że zostają. Wolny replay. Tu możemy zagrać jeszcze raz wybrany odcinek i lovery nie będą miały znaczenia. Dzięki temu możemy zdobyć ilustracje, których na przykład nie udało nam się zdobyć, w sensie, że tutaj mamy forum. Jak czegoś nie wiemy, to możemy na przykład wejść na solucje. Tu mamy aktualności, kursy, gazety mamy, pomoc mamy, jak na przykład czegoś nie wiemy, albo mamy jakieś problemy dotyczące właśnie z bugami, których jest tu mnóstwo. Tak, tutaj mamy społeczność, czyli różne komiksy, wiersze, obrazki i tak, tym podobne. Schodząc niżej mamy salę gier. Ja tutaj jestem stałym klientem, można powiedzieć, bo rozrywkowe to jest, tak? No i archiwum przez moderatorów, czyli takich ludzi, którzy pilnują porządku na ASEP-ie. Czyli w tym fircie, tak w skrócie mówię. Tak, tutaj mamy bank. Możemy kupić sobie właśnie PA, które zbieramy, żeby móc po prostu przechodzić z różnych miejsc do innych pokoi. I tutaj zawsze będzie tam schodziło po 2 PA. To tam się dowiecie w demonstracji, którą będziecie mieli na początku. Samopoczucie. O nim można powiedzieć tyle, że przydaje się w zasadzie tylko, żeby porozmawiać z innymi. Jak mamy niskie samopoczucie, to nie możemy nikogo znaleźć i trzeba czekać. Tam wchodzić i czekać, aż się nam trochę podwyższy. Samopoczucie może nam spadać w zależności od sytuacji, jakie wybierzemy, prawda, w grze. Na przykład jak pokłócimy się z Amber albo w ogóle z kimś innym, to nam spadnie. Jeśli się ucieszymy z czegoś w grze, to nam podrośnie. No, no i tak, tutaj mamy właśnie ten bank. Wybieramy kraj, oczywiście Polska, chyba że jesteście gdzieś za granicą w tej chwili i chcecie kupić, to wybierzecie ten kraj, w którym jesteście. Tutaj mamy przez komórkowy, inne usługi, nawet jest telefon stacjonarny, tylko trzeba dzwonić, a nie wpisywać kodu.
tutaj mamy pieniądze, które nam przydadzą się do odcinków, jak trzeba będzie kupić coś właśnie, albo po prostu na strój końcowy. Mamy tutaj to ikonki, które zaraz Wam powiem. Tutaj mamy przycisk wyloguj, jak chcemy po prostu być offline, a nie online. Tutaj mam też taką ikonkę znak zodiaku i to pisze dzisiejszy znak zodiaku panna. I jeśli macie ten akurat znak zodiaku wybrany przy stworzeniu SU, to dostajecie jakąś tam nagrodę. Tylko zazwyczaj to jest wysokość PA, ja zazwyczaj mam 5 PA. I tak, tutaj mamy zakładkę pomoc. Jak czegoś nie wiemy, to możecie tutaj wejść, to są takie pytania, na przykład co to jest bank, jak działa ZONG, szczerze mówiąc tak, nie wiem co to jest ZONG, ale bo nie interesowało mnie to na razie. Jak mnie zainteresuje, to sobie przeczytam. Tutaj mamy zakładkę moje konto, jak wchodzimy, to jakby legitymacja, nasza suma do szkoły, szkoła Sankt Moritz. I tutaj mamy dodatkowe informacje, których w naszej legitymacji rzeczywiście nie ma, czyli właśnie liczba ilustracji, najwyższy level, z kim mamy, data rejestracji, czas gry i ostatnie zalogowanie, to jest właśnie dzisiaj i inne informacje. Tu możemy właśnie edytować swoje internacje, swój profil, czyli SU i edytuj konto, to już takie bardziej poważniejsze informacje typu zmienienie maila czy hasła. Tu oczywiście strona główna, to już mówiłam. Tu mieszkanie naszej SU. Tak, piękne. Bardzo mi się podoba. Tu możemy wyjść na miasto, to zaraz wyjdziemy. Możemy przebrać się. I tutaj mamy nasze rzeczy, które zakupiła nasza SU. Czapki, peruki. Peruki można zdobyć dzięki świątecznym butikom lub eventom. Kamizelki, kurtki i tym podobne rzeczy. Bluzki. Do tunik, od bluzek do tunik i tak dalej. Tutaj mamy bieliznę naszej SU. Tak, to jest piękna, ale nie, rozebrałam ją. Włosy jej widać. Prawdziwe twoje włosy, jak ja dawno cię w nich nie widziałam. Tutaj mamy dalne części, czyli spodenki, spódniczki, spodnie. Tutaj mamy skarpetki, podkolanówki, jakieś rajstopy mamy. Tak, tutaj możemy regulować właśnie wstaw swoje ubranie, na przykład jak chcemy pod ten strój czy pod jakieś ubranie, to sobie to naciskamy, zaraz jeszcze pokażę. Tu mamy buciki, ja mam kramki jakieś i różne do kostek, zakostki i tak dalej. Tu mamy naszyjniki, szaliki, różne inne rzeczy, na przykład rysy twarzy, to ma takie rysy tutaj, jak sobie je założymy, to możemy wpisać i mieć, tak? Tu są różne sukienki, które tam właśnie posiadamy. I właśnie teraz mogę Wam pokazać, że jak naciśniemy tu, to nam się zmieni. O, teraz mamy szelik na wierzchu, albo możemy mieć pod spodem. Buty na koturnie. To już wiadomo. Tutaj mamy różne rzeczy, typu na przykład mój duszek, jakieś bransoletki, kolczyki, jakieś takie rękawy, tu mamy taki plasterek i właśnie tak. Tu mamy, ja sobie mam jedną torebkę, tak, torebka piękna. I tutaj mamy klik, możemy kliknąć zatwierdzić, jeśli chcemy zatwierdzić, a jeśli nam nie wyjdzie, to nie musimy, tak? Nie będę zatwierdzać, tutaj mamy twarz naszej SU. I tutaj możemy wziąć jej włosy, zmienić w każdej chwili, żeby wejść, po prostu zmienić. Tutaj mamy z usta, oczy, brwi i różne akcesoria. I teraz miasto. Tak, tutaj mamy bazar, w którym jak będziemy mieli odcinek i trzeba będzie coś kupić, jeśli to nie będzie strój, to znaczy, że trzeba przyjść tutaj i kupić. Będzie pisało nam takie, że trzeba po prostu pójść i kupić właśnie tą rzecz w bazarze. Tutaj mamy też sklep z ubraniami. Właśnie, i tutaj mamy różne rzeczy, które tam, z każdym odcinkiem będzie się ten sklep powiększać, dlatego ja mam 25 stron w tej chwili. Na początku będzie chyba 2 czy 4 strony, nie wiem, 4, 3, 5, jakoś tak stron będzie tyle. Co to ma być, zatrzymaj. Dobra, tutaj mamy moje mieszkanie, czyli wrócimy do pokoju, do którego zaraz jeszcze wrócimy. Jubiler, czyli pierścionki kupujemy i tak dalej. Czyli na
przykład takie pierścionki, które niczego. One nie kosztują za złotówkę, tylko za PA. Są trochę. Jest troszkę takie dla mnie niefajne, no ale żeby grać za darmo, to trzeba najpierw kupić te PA. Punkty akcji. Tu mamy forum, to już byliśmy, bank byliśmy i teraz no to szkoła. Szkoła to szkoła, nie będę się ruszać, bo mi PA pójdzie. Wróćmy do mieszkania. Tutaj mamy nasze rzeczy. Ilustracje, to tam przelećmy szybko, tak, nasze ilustracje. Tutaj będziemy mieli z odcinków specjalnych, czy tam, na przykład ja tutaj mam z naszego w tym, w tamtym dosłownie roku ze świąt. Tak, tu jest Su, tu jest Armin. Fuj, jaki jest Armin, mniejszy z tym. I teraz jeszcze w tym naszym mieszkanku interesuje nas wyjście do miasta, tu mamy nasze rzeczy, nasz profil, to tutaj byśmy byli. Nasze zadania, pierścionki, maile, gry. Tutaj właśnie. Co możemy zabrać, kiedy chcemy, jeśli mamy oczywiście pieniądze, to możemy wybrać więcej. To jest jedna partia na dzień, to też za darmo, jeśli należysz do klubu koszykówki, ja należę. A tutaj za 3 PA, bo nie należymy do klubu koszykówki, tylko należymy do klubu koszykówki, a nie należymy do ogrodników. Tutaj moral pilą, to ja to wyłączyłam, o w opcjach możecie wyłączyć to w swoim koncie tutaj. Ja po prostu nie robiłam to. Przychodziły mi e-maile, ja myślałam, że ktoś tam odpisał, a to tylko to i tak jak wkurzało i wyszło. Tutaj mamy nasze zadania, które mamy do zrealizowania lub zrealizowaliśmy już. Ja na przykład nie zrealizowałam jeszcze znajdź ustronne miejsce, znajdź pod 112. I tutaj mamy procenty, ile postęp odcinka nasz, tak? Tutaj pisze, ile razy graliśmy w ten odcinek, a tutaj pisze, czy spotkaliśmy wróżkę. Ja niestety nie spotkałam naszej wróżki kochanej. Spotkaliśmy tylko dwa razy w tej grze. Dwa razy na 23 odcinków to jest bardzo, bardzo mało. Niestety nie mam szczęścia do wróżek. Nigdy nie miałam i nie będę. Tutaj moi faceci i tutaj mamy wszystkich, których już nasza Su zna. To wam pokażę. I tak, tutaj mamy poziom sympatii, czyli jak chłopak... No, czy chłopak lubi z nami przebywać po prostu. No, Daniel na przykład nie lubi ze mną przebywać za bardzo. I tutaj możemy dać naszą ocenę, na przykład dajmy 5 i głos został dodany. Tutaj komentarze, wszyscy... Możemy, ty też możesz dodawać po prostu komentarze, jak i twoi znajomi, które zaraz wam powiem. Ogólne informacje. Tutaj mamy znak zodiaku. Na początku będziecie mieli tylko Nataniela, Castiela, Kena, który tutaj jest, ale z innym. Ale o tym się sami dowiecie. Tutaj mamy nasze koleżanki właśnie, wysłane zaproszenia. I jeśli musimy wejść na stronę portalu i wpisujemy e-mail naszego znajomego, i zaprosimy go, to możemy za to otrzymać 30 punktów akcji i 30 dolarów. Tylko najpierw musi dojść do poziomu 5. O, właśnie tu piszę. Tak. Więc jeśli jesteście na tym samym komputerze, to niestety nie dostaniecie. Taka ironia losu, więc nie ma sensu tworzyć kont nowy, bo po prostu nie ma sensu. No, moje koleżanki były. No i to byłoby mniej więcej na tyle. A tutaj jeszcze jest wersje, jakie są z tego flirtu. No to mamy angielskie, amerykańskie, rosyjskie, francuskie. Można wejść sobie. Tutaj, chwilę, przesunę kamerę. Mamy gry. Bemow to jest właśnie operator sieci gier i to są właśnie jego gry, które on przetłumaczył. I butik. Właśnie butik jest na tyle, że jak zawsze na niego wejdę, to nie mogę i tak nic kupić. Niestety pisze, że jest niedostępny. Nie wiem dlaczego, czy tylko ja tak mam, czy nie. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam tam pomogłam. Nie w 100%, ale chociaż troszeczkę. No to dziękuję za oglądanie i jest szansa, że 24 odcinek może nagram. Tak, już normalnie. Pa.